piątek 12 maja w klubie pod amfiteatrem w Chybiu odbył się spektakl muzyczny w wykonaniu grupy wokalnej Gminnego Ośrodka Kultury. Wszystko o dla mężczyźnie. Z gościnnym udziałem Błażeja Olmy. Można czytać dwojako. Można czytać wszystko o mężczyźnie albo wszystko dla mężczyzny, w zależności kto jak chce bardziej lub mniej przewrotnie to odczytać. Ta zabawa właśnie tą słowną konwencją jest też odbiciem tego spektaklu, bo on jest taką zabawą w portretowanie męskich typów charakterologicznych, a z dużym przymrużeniem oka, ale też w kilku odsłonach bardzo na poważnie. Nie oszczędzamy mężczyzn, nie ukrywam tego, ale być może dzięki temu jest to na tyle fajne i zabawne, że można miło spędzić popołudnie i wieczór z nami. To produkcja Gminnego Ośrodka Kultury w takiej odświeżonej odsłonie wersji? Tak, po tej całej przerwie pandemicznej i tak dalej wracamy z naszymi projektami. Mamy ich 11 obecnie takich spektakli muzycznych, ten jest jednym z nich. Odświeżyliśmy w nowej obsadzie, w nowej odsłonie, z nowymi rozwiązaniami, ale w tematyce cały czas tej samej. No to kto się tam zaangażował właśnie w produkcję tego spektaklu? Produkcja to jest całość działań nasza, czyli Ośrodka Kultury w Chybiu. Aranżacje muzyczne są wspaniałego muzyka Arkadiusza Wiecha z Gitarek Studio. Jeśli chodzi o wykonawczynię, to są dziewczyny z grupy wokalnej Ośrodka Kultury w Chybiu, a towarzyszy nam gościnnie zaprzyjaźniony z nami Błażej Olma. No, sporo macie tych produkcji, jak już tutaj pan wspomniał, to może coś więcej tutaj na ten temat. Jakie to są produkcje? Wy tak prężnie działacie? W tym obszarze tak, to był pewien pomysł na funkcjonowanie w ogóle nas, tej naszej sceny muzycznej własnej i na to, jak sprawić, żeby te zajęcia wokalne przez wiele lat były bardzo atrakcyjne dla tych, którzy w nich uczestniczą. Stąd taki pomysł. Oczywiście tematyka jest bardzo różna, bo to też musi być różne tematycznie i stylistycznie. Mamy spektakl z piosenkami polskiego rocka, Rock PL 80. Niedawno premiera spektaklu z piosenkami zespołu Manam. Jest spektakl z piosenkami Leonarda Cohena. Jest Republika, jest Obywatel GC. Jest przewrotny z przymrużeniem oka, bawimy się spektakl disco ponad wszystko, więc z bardzo różnych stylistycznych obszarów. Część spektaklów jest zabawowa, komediowa, ale część ma dla nas bardzo duże znaczenie i charakter również edukacyjny, bo spektakl z piosenkami Seweryna Krajewskiego, no, jednego z najsłynniejszych polskich kompozytorów, troszkę może obecnie już zapomnianego, szczególnie przez młodych, i my właśnie takie rzeczy chcemy przybliżać. To na co możemy tak w najbliższym czasie zaprosić tutaj do Chybia, do Gminnego Ośrodka Kultury? No na pewno możemy zaprosić 9 czerwca, to jest piątek, kolejny pokaz spektaklu Się ściemnia, czyli piosenki zespołu Manam, a już po przerwie wakacyjnej na jesień nasza cała produkcja nieustająco na naszej scenie. Będziemy zaczynać od spektaklu 7 pragnień kobiety, później będą piosenki Leonarda Cohena, Tańcz mnie po miłości kres, no i wszystko o mężczyźnie w powtórce i tak dalej, wszystko na naszych stronach, zapraszamy. Kubek w kubek, każdy kubek, chociaż na swój sposób. Jeden miał markowe dresy, drugi garki tury. Lecz na mydle i szamponie znał się mało który. Co z tego, że dziewczyny mają w brud witaminy, gdy polski chłopak trzeba nie spać, to on śpi i chyba w całym świecie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.